śpiewać! Dotarli, jeźdźców, rodziców, przyjaciół, a przede wszystkim witamy również tych, którzy oprócz tego, że są naszymi przyjaciółmi, łączą to miejsce ze swoją pracą, tych, którzy robią to oficjalnie, ale również tych, którzy robią to hobbystycznie. Jest mi bardzo miło, że w tym roku mówię do Was w komplecie. Wigilia to piękny moment, w którym możemy poświęcić chwilę na refleksję nad mijającym rokiem, ale także zastanowić się nad planami na kolejny rok. Ten rok 2019 był rokiem wielu nowych wyzwań. Nasza stajenna rodzina powiększyła się o nowe konie i bardzo ważne jest to, że żadnego konia za tęczowy most z nami nie ubyło. Dołączyła do nas grono nowych osób. Nasza rodzina połączyła się nie tylko o konie, ale i o nowe zwierzęta. Debiutowaliśmy w ujeżdżeniu, debiutowaliśmy w skokach, w konkursach towarzyskich, ale także ogólnopolskich. Na ten kolejny rok chciałabym Wam życzyć tyle samo energii do działania, zapału do podejmowania wyzwań oraz cierpliwości i wytrwałości podczas realizacji planów. Swoje życzenie chciałabym tylko zakończyć cytatem. Każdy z nas się trochę boi, zauważył koń, ale razem boimy się mniej. Betlejem kolędy słychać się. Bo tam Cina Boże dziś się mówi. Śpieszmy do niej z bliska, śpieszmy i z daleka, bo ona na nasze serca czeka. Cud Bożych narodzin na niebie kometa zwiastuje. Jej jasnego blasku każdy wypatruje. Choć nasza kometa bez zębów i stara, wciąż nas rozwesela, gdy wiadra rozwala bez lichu o miękkim siodełku i żłobie pełnym paszy i o miłym miejscu, który nie grymasi. I jeszcze by nasza trener, pani Ania Miła, miłością dla kucy z dziećmi się dzieliła. Więc ja wspomnienia z tego miejsca mam bardzo dobre. No to mam nadzieję, że jak znowu, bo to strasznie daleko z tego ostrowa jest tutaj,
że jak znowu jestem, to znaczy, że będzie lepiej niż było. O, i tego, bardzo dobrze. I tego i ludziom, i koniom życzę. Wszystkiego dobrego. A, dziękuję. Życzę ci. Tak, dziękuję. Wszyscy w sobie. Pytania. Dużo sukcesu i debiutu kolejnych. Nie, jeszcze mam Gosia. Zgramy, że jeszcze się mamy. Zapraszamy na bar. Dzieci! Słuchajcie, pierwsze! Dobra, przyjdziecie się dzieciom. Czysto, bo z drugą pracę. A ja pani, tutaj widzę.